Zadanie inwestycyjne przebudowa basenu krytego Bąbelek. Zawnioskowaliśmy o zwiększenie pieniędzy, pokrycia pieniędzy na realizację zadania, ponieważ w trakcie realizacji... Nie, no może pytanie było inne. To było? Pytanie dotyczyło zmiany. Zmiany budżetu. Skąd ta różnica? Różnica w stosunku do WPR. Tak, tak. No to ta różnica wynosi 3 299 821 złotych 84 grosze. Jest to różnica wynikająca z tego, że zawnioskowaliśmy o umożliwienie realizacji zadania w rozszerzonym trochę zakresie, co wynika z tego, że po rozpoczęciu robót wyszło, że w trakcie budowy musimy wykonać większy zakres prac niż pierwotnie zakładała dokumentacja. A można coś więcej, dlaczego więcej i jakie to prace dodatkowe? To znaczy tak. Udało się tego wcześniej przewidzieć. To znaczy dokumentacja, która na moment przygotowania dokumentacji jak gdyby projektant nie przewidywał konieczności na przykład modernizacji węzła cieplnego, komory technologicznej, nie założył sobie, że powiedzmy ewentualnie ilość ścian do rozbiórki czy zdjęcia tynków, będą to ilości według niego przeliczone, przygotowane. W trakcie realizacji, jak się okazało, kiedy wykonawca wszedł, zaczął realizować budowę, niestety okazało się, że tynki są w bardzo złym stanie technicznym, że rozebranie podbudowy na basenie, należałoby też rozebrać podbudowę, gdzie było też ogrzewanie podłogowe, które nie było przewidziane i w tej chwili akurat takiego nie będzie. W projekcie były przygotowane, wskazane zakresy do realizacji, które w tej chwili się okazuje, że po prostu muszą być w większym zakresie zrobione. Są to takie roboty, które mówię, musieliśmy rozebrać większą ilość okładzin ścian, musieliśmy skuć na przykład bardzo dużo jest skorodowanych nierówności betonu, co by spowodowało, gdybyśmy zostawili ten tynk skorodowany i te ściany pod spodem. My musimy w tej chwili je pozabezpieczać. To są prace, które wymagają, żeby potem ten obiekt funkcjonował, żeby on funkcjonował w sposób prawidłowy i zrealizowany technicznie, to są prace, które musimy wykonać. Jeśli chodzi o dach, proszę powiedzieć. Na przykład na dachu również mamy, mamy bardzo zły stan techniczny powłoki antykorozyjnej. To jest pokrycie z blachy trapezowej oraz płatwi dachowych. To w momencie, kiedy projektant przygotowywał dokumentację, być może było ok. On wszedł na ten dach, sprawdził. W momencie, kiedy zostały odkryta papa, odkryta konstrukcja dachu, okazało się, że niestety woda potrafi bardzo penetrować i woda po prostu niszczy to co na drodze swoje potyka. W związku z tym między innymi musimy zmienić pokrycie dachu i musimy wzmocnić całą konstrukcję, żeby potem można było na ten dach umieścić instalację fotowoltaiczną. Dobra. Rzeczywiście nie można było tego wcześniej przewidzieć. No jeżeli mamy do czynienia z basenem, to wydaje się najnormalniejszą rzeczą pod słońcem, że wszystkie elementy metalowe w takim otoczeniu mogą ulegać pewnej korozji. Więc myślę, krótko pytanie. Nie było tego można wcześniej przewidzieć? Kto był tutaj projektantem? Dokumentację przygotowało biuro projektowe. Pan organista, znaczy się przedstawicielem tego biura był pan organista, Ireneusz Organista. Na moment, kiedy tą dokumentację przygotowywał, on sądził, że przygotowuje, on się podpisał pod tą dokumentację, że dokumentacja będzie służyła celowi, któremu została przygotowana. Tak obiekt ocenił. Tak ocenił obiekt. Czy to prawda, że umowa z tym panem została rozwiązana? Została wypowiedziana umowa w zakresie nadzoru autorskiego. Ponieważ pan w momencie, kiedy rozpoczęliśmy realizację budowy i prosiliśmy, żeby się odnosił do uwag wykonawcy, ten pan jak gdyby nie za bardzo chciał z nami współpracować, odmawiał albo odpowiadał tak lakonicznie, że nie było możliwości przeprowadzenia dalej umowy. W związku z tym zdecydowaliśmy, że odstępujemy od umowy o nadzór autorski i wypowiedzieliśmy taką umowę. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania projektu zmian, aby można było ten obiekt potem oddać w stanie kompletnym i umożliwiającym korzystanie i bezpieczne przede wszystkim korzystanie dla uczestników. Myślę, że z punktu widzenia ostatecznego efektu, zakończenie tych prac z uwzględnieniem wszystkich koniecznych do wykonania dzisiaj wynikających z odkrywek jest w pełni uzasadnione, bo żaden mieszkaniec i my nie akceptowalibyśmy tego, że po otwarciu obiektu ujawniłyby się kolejne jakieś niedociągnięcia, usterki, które byśmy na etapie realizacji inwestycji nie usunęli, wiedząc o nich, że są. Więc chyba uznacie Państwo i uważamy, że zasadne jest w pełni interweniowanie i eliminowanie tego, co jest ujawnione, bo nie można tego udawać, że nie ma. Oczywiście, tak samo jak nie można udawać tego, że coś, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, koledzy chyba też i koleżanki, że na etapie
przygotowywanie do inwestycji ma jakiś problem. Od chwili słyszymy o tym, że trzeba coś dofinansować, znaczy, nie było wchodzimy w stary obiekt. Proszę pana, myślę, że to jest nadinterpretacja, ale każdy ma prawo do nadinterpretacji. Dziękuję. Natomiast kwestia oceny, myślę, że w pełni jest uzasadniona, jeśli chodzi o podejmowane w tej chwili działania i na pewno zakres prac wykonywanych w pełni jest uzasadniony, żeby to zrealizować. Chcąc wykonać to, bo nawet gdybyśmy zaokładali, jeżeli pan takim tokiem myślenia idzie, to gdyby to nawet było, tak pan mówi, że wcześniej też i przewidziane, to przecież też byłby wzrost tego wszystkiego, prawda? Nie można by było ukryć potrzeby wymiany dachu. Tak, to dzisiaj się pojawia. Więc nie ma, wie pan no, jeżeli jest to wymiana dachu, no to czy tak, czy w tych okolicznościach, czy wcześniejszych okolicznościach w pełni jest uzasadniona i konieczna. Pytamy o to, skąd ma pan zamiar wziąć pieniądze na to, żeby pokryć te koszty? No to wskazaliśmy państwu już, skąd te pieniądze mamy przewidziane na realizację tych zadań, bo jak państwo wiecie, pieniądze były przewidywane na realizację tego przedsięwzięcia tylko i wyłącznie z budżetu miasta, z własnych dochodów, które chcieliśmy przeznaczyć i przeznaczaliśmy na realizację tego przedsięwzięcia. W wyniku zabiegów, które podjęliśmy, uzyskaliśmy decyzję ministra finansów, który dotuje nam przeznaczonymi środkami realizację tej inwestycji o te w tej chwili. Ile milionów musimy dostać? Jeśli chodzi o bąbelek, to jest kwota 6 257 270. Przepraszam, to nie. To jest na zbiorczo. 6 948 1821, bo to, o czym mówiłem, to jest na zbiorczą drogę południową, na budowę tego wiaduktu. I w związku z tym, że w tamtym roku nie wykorzystaliśmy pełnej kwoty dotowanej dotacji od ministra finansów, w tym roku, a w tamtym roku zaangażowaliśmy środki. W związku z tym w tym roku mamy przekazaną drugą transzę, którą decyzją również ministra finansów i tutaj pismem wojewody w kwocie 5 299 821 zł na to zadanie w tym roku do wydania. Reasumując, zwiększenie tej kwoty wydatków nie wpłynie w żaden sposób na zobowiązania na długi Legnicy. No nie. Bo nawet w ramach korekty zmniejszamy na bąbelku 2 miliony złotych, dlatego że ta dotacja spowodowała, że wystarcza nam na roboty dodatkowe jeszcze i jeszcze zostaje 2 miliony złotych. Pan prezydent, bardzo dziękuję. Budynek był budowany w 97 roku, jeszcze za pana kadencji, jak był pan przewodniczącym rady, ma 26 lat. Skąd takie błędy na etapie projektu? Przecież chyba wszystko było znane dla projektanta. Nie jest to budynek po niemiecki, można było przewidzieć. Budynek nie jest stary, ma tylko 26 lat. Skąd takie błędy? Ale, jaki ma to, takie błędy na etapie projektu? Jaki to ma związek z moim faktem bycia w Radzie Miasta Legnicy, gdy zarządzającym, podejmującym decyzję jest zarząd? No wie pan, niech pan nie przesadza, już daleko idący pana wywód jest. W każdym razie w 1993 roku był oddany do eksploatacji basen, został wybudowany zgodnie z technologią przewidzianą, dokumentacją, został odebrany, dopuszczony do eksploatacji i przez 23 lata był eksploatowany. Po 23 latach podjęliśmy decyzję na skutek oceny stanu technicznego tego obiektu, że przyszedł czas na jego przebudowę i remont i taką decyzję podjęliśmy. Skąd więc żadnego. Więc, nie wiem, o czym pan mówi. Według projektanta na komisji budżetu była mowa o tym, że projektant się w czymś pomylił. Nie wiem w czym, bo nie mam do tego. Skąd te błędy się wzięły? Dlaczego nadzór właścicielski jako właściciel nie sprawdził tego? Jaki nadzór właścicielski? Ale o czym pan mówi? Jakim nadzorze właścicielskim? Ktoś nadzoruje projekt, tak? Wydział Oświaty z tego co wiem. Tak. Dlaczego Wydział Oświaty nadzoruje? Proszę bardzo, pani dyrektor. Niech się pani nieprawidłowości w dokumentacji. Bardzo proszę, czy stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji, która została zrobiona? Nieprawidłowości się.
Część dokumentacji, którą my w tej chwili realizujemy, jest to dokumentacja, która umożliwia nam realizację, ale ona nie obejmowała po prostu elementów, które w momencie, kiedy żeśmy weszli na obiekt, należałoby jednak realizować. I to są te elementy, które uważamy, że żeby można było żeby ten obiekt funkcjonował, należy według nas na dzień dzisiejszy zrobić i żeby potem nie było sytuacji, że rozpoczniemy realizację, węzeł nam zacznie przeciekać i trzeba będzie ponosić jeszcze większe koszty, żeby odtwarzać pewne elementy, które można było zrobić na etapie... A nie można było tego przewidzieć na etapie projektu? Tak jak mówię, według projektanta były to dane, taką mam informację, projektant był na obiekcie, projektant przygotował inwentaryzację. Ale ktoś nadzoruje projektanta, tak? Proszę pana, dokumentacja, nawet jeżeli ktoś nadzoruje, za dokumentację odpowiada projektant. My jako pracownicy, czy Urzędu Miasta, czy Ośrodka Sportu i Rekreacji, odpowiadamy za dokumentację w sposób taki, że ja tą dokumentację przejmuję. Ja mogę sprawdzić, czy ona jest kompletna, ale ja nie odpowiadam za treść tej dokumentacji, która jest w środku. Ja mogę sprawdzić z doświadczenia, patrząc się, co może być. I takie działania żeśmy podjęli. Takie działania spowodowały, że na etapie przygotowania przetargu już żeśmy wnosili uwagi do pana Ireneusza, organisty, i takie uwagi w trakcie przetargu były również wnoszone, zmiany do dokumentacji. Proszę państwa, podstawą. My realizujemy ten projekt na podstawie dokumentacji, którą... Wydział Oświaty nadzoruje budowę basenu. Wydział Oświaty jest... Proszę państwa, myślę, że to jest brak elementarnej wiedzy, więc proszę państwa, jeśli chodzi o realizację inwestycji, Wydział Oświaty wykonywał razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji program funkcjonalno-użytkowy dla realizowanego przedsięwzięcia. Taki program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę opracowania dokumentacji. Program funkcjonalno-użytkowy określa, jakie funkcje mają być w basenie, jakie rozwiązania funkcjonalne mają się tam znaleźć. Czy jaka niecka, jakie niecki, jakie zaplecze sanitarne, czy dodatkowe funkcje jeszcze mają się pojawić. I to zostało rozpisane przez Wydział Oświaty i Dyrekcję Ośrodka Sportu i Rekreacji. To zadanie dostał do wykonania projektant, wyłoniony też w przetargu, i następnie opracował dokumentację. Po wykonaniu dokumentacji, jak pani dyrektor mówi, sprawdzane były elementy zgodności dokumentacji z programem funkcjonalno-użytkowym. Te wszystkie elementy, które zakładał program funkcjonalno-użytkowy, znalazły się w tej dokumentacji. Czy są jakieś tam ewentualnie później odstępstwa, które będą też wpływały teraz na realizację tego przedsięwzięcia, bo też być może są modyfikowane, bo na przykład zamieniamy dzisiaj sauny, nie? Prawda? W trakcie realizacji tej inwestycji, bo trzeba sobie o tym powiedzieć, że dzisiaj zakres realizowanej inwestycji obejmuje wymianę niecki z płytek wykonane na stalową, wymianę niecki rekreacyjnej, przebudowy niecki rekreacyjnej z żelbetonowej i kafelkowej na stalową. Dokładamy dodatkowe funkcje rekreacyjne na tym obiekcie, jeśli chodzi o kwestie niecek basenowych. Całe przebudowywane jest zaplecze socjalne, jeśli chodzi o szatnie, które funkcjonują na tym obiekcie. Również zmienia się zakres funkcji pomieszczeń dodatkowych znajdujących się na terenie basenu. Wprowadzamy strefę też i suchą, wprowadzamy też takie strefy dla rodziców i również wprowadzamy nowe rozwiązania dotyczące strefy rekreacyjnej. Jak państwo wiecie, na tym obiekcie podziemie, które było, nie było w pełni wykorzystywane, więc tam wprowadzane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym zostały wprowadzone dodatkowe funkcje saunowo-solarne, w zasadzie saunowe. Tam będzie kilka saun o dużej pojemności, jeśli chodzi o użytkowników, i będzie to wydzielona część całego basenu, z którego będzie można korzystać niezależnie od niecki jednej i drugiej pływackiej. Wprowadzamy nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o poszycia dachowe, jak i również wnętrze samego obiektu. Jeśli chodzi o stropy, wprowadzamy nowe rozwiązanie dotyczące właśnie membrany, która tam będzie się znajdowała, i szereg innych rozwiązań, jak i również termomodernizacja tego obiektu ma obniżyć koszty funkcjonowania tego obiektu. W tym kierunku to wszystko zmierza. Jednocześnie przygotowujemy w tej chwili i chcemy wprowadzić, bo wstępnie planowaliśmy wprowadzenie fotowoltaiki, bo jest przygotowany obiekt do takiego rozwiązania, że będziemy robić to przy udziale partnera zewnętrznego. Natomiast na skutek braku dojścia do porozumienia z partnerami zewnętrznymi, z którymi prowadziliśmy rozmowy na temat budowy
takiej instalacji fotowoltaicznej, przejmujemy realizację tego przedsięwzięcia w własnym zakresie, bo uważamy, że wprowadzenie rozwiązań dotyczących ograniczenia kosztów funkcjonowania w oparciu o produkcję energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej na dachu jest w pełni uzasadnione. I jeśli chodzi o to sformułowane pytanie, to co zostało zaprojektowane, bo może ja się mylę, nie ma wad projektowych. Jeśli chodzi o kwestię Niecki basenu, żona ze stali, ona jest zaprojektowana i ona jest robiona. Być może pojawiają się jakieś tam technologiczne elementy przy wykonawstwie tego. Ja się powiem tak, na tym nie znam, ale na tym o tym rozmawiamy z wykonawcą i on przedstawia nam rozwiązanie, zresztą też i służby inwestycyjne to oceniają, co jest lepsze. I szukamy i przede wszystkim inspektor nadzoru, bo przecież proszę Państwa, na budowie też są inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy też nadzorują realizowaną inwestycję i w pełni potwierdzają zakres wykonywanych prac. Panie prezydencie, cały czas nie rozumiem, bo mówicie o tym, że zdjęliście z tej